Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy na kanale, a w pierwszym odcinku zagrajmy w The Incredible Adventures of Van Helsing! Jezu, sorry, musiałem, uwielbiam tak to wymawiać. Tym odcinkiem zaczniemy sobie całą opowieść właśnie całej trylogii, tak jak Diablo miał swoją trylogię, tak Niesamowite Przygody Van Helsinga też ją mają. Jestem naprawdę ciekaw, jak to jest rozwinięte. Ostatni klik na kosz, by mieć postać. Ciekawi mnie straszliwie, jak to będzie poprowadzone, bo wiadomo, będzie wielki izometryczny, gra jak w Diablo i tak dalej, ale samo to, że będzie postać Van Helsinga, czyli legendarnego łowcy potworów poruszana, pięknie. Dobra, nazwa Abraham. Kurde, on się chyba domyślnie nazywa Abraham, tak mi się wydaje. Dobra, ale spróbuję zmienić to na siebie, czyli po prostu nie to WP, czyli na Reaper. Dobra, zobaczmy klasy. Łowca. Klasyczny łowca potworów, uzbrojony w miecze, broń palną i przydatne moce okultystyczne. Taumaturg. Wyspecjalizowany okultysta, który włada potężnymi czarami ofensywnymi i zna sztuczki z dziedziny manipulacji. Albo mistyczny mechanik. Łowca nowej generacji, który zwalcza zło za pomocą potęgi nauki, uzbrojony w hybrydowe dzieło miotające okultystyczne substancje oraz szeroką gamę gadżetów. Okej, czyli bijemy w zwarciu, jesteśmy magiem, albo takie pół na pół, powiedzmy. W sensie z dystansu, ale trochę dzięki gadżetom będziemy walczyli. Ja bym chyba zagrał normalnie, tak klasycznie, łowcą potworów właśnie. Znaczy po prostu łowcą, bo wiemy Van Helsing, przynajmniej ten, którego ja znam dzięki Hugh Jackmanowi z tego zajebistego filmu, to on walczył głównie w zwarciu, więc też takim będziemy sobie grali. Zobaczmy, co tu jest. Śmierć jest permanentna. Może lepiej nie. A, i tak a propos. Te dwie klasy są dostępne tylko w DLC-kach, więc trzeba uważać, chcecie? Zobaczmy. Heroiczny. Dla zatwardziałych fanatyków RPG-ów, którzy myślą, że nic ich nie zaskoczy. Okej. Okay. Trudny. Zalecany dla weteranów. Wejść na własną odpowiedzialność. Albo zwykły. Zalecany dla miłośników RPG akcji, którzy wkraczają w niebezpieczny świat Van Helsinga po raz pierwszy. No pewnie będzie grało się podobnie jak w Diablo, ale żeby nie było za trudno, to dajmy na razie zwykły poziom trudności. A okej, cyk. Po prostu wystarczy, że jest zaznaczone. No i okej, rozpocznijmy przygodę. It all began with a call for help. A letter from Borgovia addressed to Van Helsing. The great monster slayer, my father. He doesn't take cases anymore, but I am a hunter too. So I set off on a journey with Lady Katarina, my remarkable companion. I'm an expert on the supernatural, and I seem to be drawn to it. Occasionally events get out of control, and then we have to leave in quite a hurry. Sometimes it's Katarina's fault. She can be quite reckless at times. Still, she always helps me save the day. And she also happens to be a ghost. Oh. My father rescued her from Borgovia, and she has been bound to serve our family ever since. Katarina often complains about it, but I think she really likes the thrill of the adventure. She is a charming soul, but she also has a darker side. Good. It comes in helpful when I'm in danger. Somewhere along the way, we slowly learn to work together. And finally, in the cold rain of Venice, we became a team. The last leg of the journey was by sea. Apart from the Kraken, the pirates, and the storms, it was mostly uneventful. I had time to ponder my mission. Once Borgovia was a dark place where monsters lived. Long ago, my father defeated the immortal kings, created a peace treaty, and entrusted the land to some enlightened individuals. What could have happened there? What could be even more frightening than the reign of monsters? The closer we drew to Borgovia, the more confusing the rumors became.
The land behind the Thunderhead Mountains was wrapped in mystery. As our carriage approached the mountain pass, I had a sense of foreboding. It didn't really surprise me when I heard an explosion. The adventure has just begun. Jezu, ta muzyka! Zawsze byłem tego zdania i się nigdy absolutnie to za nie zmieni. Katarina, shouldn't you help me out with this? Please, we're just some ragged outlaws. See, it wasn't that difficult, was it? Okej, okay, zawsze do tego zdania. W jakiejkolwiek grze, czy jakimkolwiek filmie, muzyka robi 60% po prostu suspensu, jaki jest. Dobra. Ruch, atak. Lewy drążek wciskamy się przełączać. Ruszam się po prostu. Dalej. Pi eliksiry, naciśnij w lewo na krzyżaku, aby odzyskać zdrowie. So this is how they welcome folk around here. Yes. Why? It is an ancient and venerable tradition. Kurde, jeszcze nigdy nie grałem na padzie w takie gierki, nie? To będzie drobne wyzwanie. Dobra, czekaj. A już się zaczyna, nie? Zbieranie elementów wyposażenia. To jest ta cała Katarina? Kurde, wygląda jak Meduza. Ej, zajebiste. Dobra, dostań się do Borgowi. Przejdź przez most i dostań się do miasta. Ok, pod triggerem i bumperem prawym mam jakieś te opcje. Pod Y-kiem co mam? Dobre pytanie. Pod B? Ooooo. Takie jakby dwie kopie jej przyzwałem w tej wersji do ataków. Ok. A? Aha, ok, mam. Ciekawe. Mam dwa przyciski do atakowania, ten, a tutaj? To są dwa przyciski do atakowania. Tym samym. Chyba, czekaj. Znów tak, ale gdzie jest ten? Karta postaci, kondycja, zręczność, tak. Statystyki, ekwipunek. Wyposażenie przedmiotów. Aby szybko się wyposażyć, wybierz przedmiot i naciśnij przycisk A. Użyj prawego drążka, aby wybrać sekcję ekwipunku. Możesz wybierać tylko te sekcje, które zawierają przynajmniej jeden przedmiot. Dobra, ten jest lepszy, więc zamieniamy. To... A nie, ja już to mam! Dobra, to czekaj, tu wszystko jest. Esencja zmienności, co to jest? Bo to zdobyłem, wymaga drugi poziom. Broń plus 5 do bazowych krytyków, pancerz plus 4 do wartości uników, dodatek plus 7 do bazowej many. Okej. Okay. Długi miecz. Tu, pistolety. Mam pistolet skałkowy też. I tu jest, widzę, jedna to samo. Spoko. Tutaj nic. Też nic nowego. Kurde, zdobyłem jakiś długi miecz, to czemu nie mogę zmienić? Teraz mogę. Spoko. Na przyniesie ekwipunku, albo otworzyć ekwipunek, kliknij tej ikony i naciśnij I. Aha. Ale co, że I na klawie? Też można. Okej. Okay. Dobra, chyba już to mam. Spoko. Dobra, lecimy dalej. That was stupid. I'm impressed, actually. They do have a sense of theatrics. We could still fly over the chasm. Really? Oh, right. Sometimes I forget how human you are. We should follow the normal pathway there. Okej,
No, bym ciekaw, czy mogę dziabnąć tego. I proszę, jak się okazało, mogę. Okej. Okay. Ciała warto zawsze przeszukiwać, tylko szkoda, że muszę je tak po kolei sprawdzać. Chociaż widzę, że nie wszystkie. Okej, okay, do Borgowi, właśnie tam przez most, a do Markowny, tam na górę. No, tu nie przejdziemy, bo nie mamy jak, czyli idziemy właśnie do Markowy. Co jest ten, kurde? Ten ciągle nie wiem. Dawaj, gnij! Małe punkty do wydania. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć okno z umiejętności, zdolności i ulepszyć swoje statystyki. Okej. Okay. Dobra, mamy spokój, zobaczmy. Kondycja. Ma wpływ na siłę, na fizyczną krzewę bohatera. Im wyższa kondycja, tym wyższe obrażenia w walce wręcz, więcej zdrowia oraz lepsza obrona. Zręczność określa precyzyjność koordynacji ręka-oko. Im wyższa zręczność, tym większa szansa, większe obrażenia z dystansu i szansa na unik. Siła woli określa biegłość w rzucaniu okultystycznych zaklęć. Im wyższa siła woli, tym więcej punktów many i tym wyższa moc zaklęć. Szczęście określa pomyślność bohatera. Im wyższe szczęście, tym większa szansa na znalezienie złota, magicznych przedmiotów, jak również unik. Szczęście zwiększa też obrażenia od trafień krytycznych. Okej, no myślę, ja nie będę raczej wszedł w walkę na dystans, więc będę się głównie pakował w kondycję. Dajmy dwa w kondycję, dwa w zręczność i może jeden w szczęście. Siłę woli, jak będę ulepszał, to sporadycznie. Ripper Van Helsing. Już to lubię. Dobra, umiejętności. Co my tu mamy? Uderzenie błyskawicy. Ekspert parowania. Okej, okay, mocne uderzenie. Płynne combo. Okej, okay, tego nie mogę. Tego też nie mogę. Tego też. Tego, dobra, czyli tylko... A tego też nie mogę. Dobra, czyli tutaj tylko mam te. Cios zwykły, to już mamy. Uderzenie błyskawicy. Trafia pojedynczego przeciwnika normalnym atakiem i tworzy błyskawice, które ranią pobliskich wrogów. 3 do 5 w obrażeniu pierwszego celu. Okej. Okay. Dobra, wykupmy. Ustaw combo. Możesz ustawić jedno combo wzmocnienia dla każdej umiejętności. Aby to zrobić, naciśnij Y, aby je uaktywnić, naciśnij lewy bumper. Okej. Okay. A, tu jest. Atak dodatkowy. Aby zbyt umiejętność ataku dodatkowego, naciśnij A, aby jej użyć. A, dobra, czyli do tego były dwie opcje. Okej. Okay. Teraz to mogę jeszcze... Aha, i to jest do zamiany po prostu. Dobra, tutaj. Ekspert parowania. Dzięki wytrwałemu treningowi lepiej się bronisz mieczem, otrzymujesz premię do zdolności parametru broni. 10% premii parowania do używanego miecza. To jest pasywka. Ej, pasywki lubię. Na dwa punkty teraz wydam, bo... Hej, czemu by nie? To niech zostanie. Okej. Okay. Tutaj co mamy dalej? Okultystyczny łowca. A, dobra, ale to jest ogólne. Kurde, tu rzeczywiście... A nie, mogę! Dobra, no to w takim razie dajmy sobie też tutaj błyskawicę do tej. Podczas odwiedzenia może tworzyć menu połączeń, przycisk Y, by i przypisać menu do poszczególnych umiejętności przycisku. Dobra. Y. Mogę tak o? Ej, nice! Lubię to! Zobaczmy, tutaj... A, bo tu są jeszcze jakieś upgrade'y dodatkowe, dobra, co jest tutaj? Dobra, może nie tu, tylko... Dalej jeszcze aury, co mamy? Rozjuszenie, zdolność pasywna. Zwiększa mnożnik obrażeń krytycznych. I aura równowagi. Wypełnia duchową towarzyszkę twą furią, lecząc ją. Leczy dwa punkty życia Lady Katariny za każdy wykorzystany przez ciebie punkt furii. Okej. Okay. I sztuczki. Mistyczne uzdrowienie. Leczy wszystkich graczy w zasięgu. Przywraca 80 zdrowia wszystkim graczom w poziomie 10 metrów. Czyli 200% mocy magicznej. Co 30 sekund. Okej. Okay. A tutaj duchowy miraż. Przyzywa dwie iluzoryczne kopie Lady Katariny, które będą walczyć i zadawać obrażenia, dopóki ich życie nie spadnie do zera lub minie czas działania umiejętności. Kopie przyjmą formę obecnie używaną przez Katarinę. Nie można użyć w duchowej postaci. Okej. Okay. Iluzje mają 35% punktów zdrowia. Okej. Okay. Desperacka obrona. Sfera niezmienności. Eteryczna postać. Brzmi ciekawie. Tutaj.
tutaj, nie wiadomo. I mistyczna kontra. Okej, tutaj jakieś w ogóle porąbane. Promień zagłady, całkowita odporność, uderzenie od żywiołów, śród, pociski wybuchowe, tutaj jest właśnie furia, płonąca kula, lodowy pocisk i zatruty strzał. A tutaj co jest dalej? Przepołowienie, otaczające płomienie, furia, płynne combo, trzęsienie ziemi, lodowaty podmuch i kulturystyka. To jest na 14 poziomie dopiero. Okej, to widzę, po prostu zwiększa mi zdrowie. Niezłe, niezłe. Towarzyszka. Okej, Katarina widzę osobno zdobywa expa, nie tak jak ja. Kurde, sporo tego ma. O, jak ja lubię takie gry. O! Okej, przypadkowo sobie chyba... A nie, mam tak po prostu coś nowego. Styl zachowania. W tej karcie możesz polecić towarzyszce, kiedy ma używać eliksirów i jak ma wspierać bohatera w walce. Więcej informacji znajdziesz w podpowiedzi. Okej. Czyli tak, postać, walka wręcz, walka na dystans albo duch. Atakuje wrogów w zwarciu, atakuje z dystansu. Podczas walki towarzyszka przybiera postać duchową, dając bohaterowi dodatkowe 10% odporności na obrażenia fizyczne. Uwaga, w postaci duchowej nie może ona walczyć ani być atakowaną. Okej. Okay. Zachowanie. Broni, wspiera. Atakuje, który jest najbardziej podatny, atakuje najsłabszego. Może niech zostanie to bronienie. Zbieranie przedmiotów. Próg wartości. Kurde, ja tam z chęcią, niech mi zbiera. Eliksiry, nie trzeba. Dobra. Dalej, dziennik, tu mamy to. Most się zawalił, więc musimy znaleźć inną drogę do Borgowi. Lady Katarina radzi, żeby ruszyć górską ścieżką, która może prowadzić do wioski. Okay, to są achievementy, to się nie liczy. Atuty. Dostępne. Berserker. Biada każdemu szczeniu, gdy wpadniesz w szał. Okej, od furii. Ale to za reputację, widzę, się wykupuje. Zaklinacz duchów. Przyciągasz do siebie istoty bezcielesne. Twoja dusza jest dla mocnych punktem zaczepienia w świecie żywych dla Katariny, która dużo szybciej wychodzi z osłabienia. Okej. Okay. Urodzony uzdrowiciel. Masz talent do zaklęć leczniczych. Nawet eliksiry lecznicze działają na ciebie lepiej. Precyzja. Dobrze wiesz, jak uderzyć, by zabolało najbardziej i nie boisz się korzystać z tej wiedzy. Druga szansa. Jesteś jednym z tych szczęściarzy, którzy dostają w życiu drugą szansę. Co prawda nie trwa ona zbyt długo, ale chyba nie ma co narzekać, prawda? Po śmierci przyjmiesz bezcielesną postać na 4 sekundy. Pamiętaj jednak, że drugą szansę możesz otrzymać tylko raz na 3 minuty. Ej, zajebiste! Na pewno to wykupię. Kolekcjoner. Nauczyłeś się właściwie przechowywać swój ekwipunek, dzięki czemu możesz nosić 2 razy więcej przedmiotów. Kurde! Ej, z tych 6 dostępnych, te 2 ostatnie są zajebiste. Najbardziej mi pasują póki co. Lekka pelerynka. Zobaczmy, czy jest może lepsza. Od mojej aktualnej. Kapelusz. To jest, rozumiem, założone, tak? Teraz na pewno. Rękawice nie ma. Tutaj nie ma. Buty. Te są lepsze, więc poproszę założyć. Tutaj. Koszt esencji 5. 1. Aha, ja to muszę użyć chyba. Tak mi się wydaje. Chociaż... Nie wiem, w sumie nie mogę tego przepisać nigdzie, więc nie jestem pewny. Dobra, tutaj pistolety są takie same. Tu jeszcze ta... W pelerynkę chciałem. Aha, jest wyposażona od razu, okej. Okay. Czyli gutunął, jeśli mam coś niewyposażone... Jest to od razu wyposażane. Okej, Katarina chyba właśnie wszystko pozbierała. Tak mi się wydaje. Dobra, ale teraz pytanie, czy to idzie do niej, czy to idzie do mnie? O kurde. Miecz półtora ręczny. 5-8. Dobra, jest gorszy. Wzmocniona kamizelka, fajne. Dobra, daj to do mnie, a to sobie załóż sama. To
tutaj pelerynka, to jest też dla mnie, więc to idzie do mnie. Sobie to nie wiem, czy ja mogę dać jej ten mieczyk, czy nie. Dajmy to do nas, to niech zostanie i jeszcze tutaj ma skórę na rękawice, to już ma, dobra. To lecimy teraz tutaj. Pelerynka była lepsza ta, więc zakładamy. Kapelusza nie było. Klata jest oczywiście lepsza, więc poproszę. Kapelusz też chcę. Pistolety są ciągle słabe. Miecz półtora ręczny jest gorszy. To jest nieważne. Buty są lepsze. No i rękawice są takie same. Dobra, let's go. Dobra, nie, na razie proszę o moje miecze. Tak się lepiej z nimi czuję. Okej, okay, akcja chyba za zabijanie wrogów, mi się wydaje. Co jest tu? Kapliczka cnoty. No i dostałem jakiegoś buffa, tylko nie bardzo wiem, co on daje. Tutaj zbroja, to może sobie Katarina założyć. Siedem. Dobra, dajmy to do nas. Będzie, bo jest trochę warta. Chociaż czekaj, jest zaczarowana. Mniejsza obrona, ale... Więcej DPS-a, plus 1 do ochrony i plus 2 do many. Nie, nic szczególnego. Dobra. Let's go. Kurde, przez przypadek wezwałem te... Wezwałem te linie. Ale fajne, bardzo fajne. Mam tylko osobiście nadzieję, że się nie znudzi mi się za bardzo takie walki. Ogólnie to z chęcią bym sobie przyszedł nawet sam dla siebie. Wiecie, jak to jest, nie? Nie każda tego typu gra się. Look, a domowoj with a bag full of treasure. Domowój. Okej. Okay. Dobra. No nie! What's the matter with him? He looked like he'd seen a ghost. No, don't blame this on me. You started chasing him. Kurde, ej, kojarzę takich typiarzy z Diablo. Tam też były takie. Pani tak często. O! Some healing potions would be nice. Kurde, patrzcie, teraz się trąbałem, bym się dał załatwić. Oj! Śmierć towarzyszki. Po śmierci Katarina przechodzi na krótko w stan osłabienia, w którym nadal przyznaje bohaterowi premię od umiejętności pasywnych. Okej, okay. Tylko od pasywnych. Nie od aktywnych. No dobra, ale udało się. Na szczęście. Reputacja. Dostępny jest nowy atut. Aby wybrać atut dla postaci, kliknij tutaj. O, jakiś legendarny przedmiot mi chyba wpadł. Zobaczmy, mamy też level kolejny, no to dobra, to normalnie dwa punkty i jeden punkt. Statystyki to mnie aż tak nie obchodzą. Ekwipunek. Miecz jest taki sam. Pistolet, nie, to też nie, też nie, też nie. Co mi to wpadło takiego legendarnego? Nie wiem, czy nie to. Pojemność esencji 19. Okej, okay, nie wiem, co to jest, ale wydaje się lepsze, więc to wezmę. Dobra, a Katarina? Stuart Lytton. A to jest broń, ty! Czekaj! Nie, to ja to chcę, dawaj mi to. Dobra. Tutaj. To. O, drewniany amulet. Daj mi też to. Wiadomo, najpierw trzeba jak najlepiej doposażyć naszego bohatera, potem można myśleć o naszej towarzyszce. No, pistolet. I tutaj... Lifesteal... Dwa zdrowie przy każdym trafieniu.
Spoko rzecz. I can't do that. Dobra, co jest tutaj? No, spoko rzeczy, spoko rzeczy. Kurde, będę musiał chyba na Katarinie zabrać te, ten, czy zabrać. Muszę je to wyłączyć, bo kurde, zacznij mi za chwilę wszystko podbierać. Czekaj, no, towarzyszka. Zachowanie to było? Tak. Zbierane przedmioty. Zostaw te. Okej, okay, niech zbiera złoto, eliksir i esencję, ale przedmioty będę zbierał sobie sam. So I'm supposed to spend the rest of my nights among the trees like a peasant girl who got lost in the woods. I'd love the idea. Dobra, tak patrzę chyba, tylko żałuję, że pomimo, iż jest polska wersja językowa, to niestety jest tylko kinowa. Ale to jest takie przemysłowe. Kolejny ten steward. Level towarzyszki, okej. Okay. Skrzynia ze skarbem. Nie trochę hajsu i eliksirów. Okej, okay. Tutaj wzórka też mogę wykosić, spoko. Dobra, co mamy tutaj? Ekspert parowania. Ulepszę z chęcią. Wyszkul się. Dobra, mam który level? Trzeci, więc tego nie wezmę, ale na pewno wezmę sobie to, dwa punkty. Pozostałe. Dobra, aury nie ma co. Towarzyszka. Co jej tu mogę dać? Dobra, na pewno dwa punkty pójdą w kondycję i jeden niech pójdzie w szczęście, może w szczęście, w zręczność. O, i tutaj właśnie, punkt umiejętności. Upiorne szaleństwo. Ataki Katariny stają się bardziej zaciekłe i szybkie niczym błyskawica. Unik duszy. 20% uniknięcia poważnych ran. Dobra, dalej nie ma. No, kurde, damy jej po jednym punkcie. Czemu nie? Umiejętności błękitnej krwi w ogóle się nazywają te. Te. Kurde, ciekawe, czy będzie ma opcję leczenia mnie albo siebie, na przykład za zabijanie przeciwników. To by było bardzo intrygujące. I właśnie, atuty. Atuty to specjalne premie odblokowywane po spełnieniu określonych wymagań, takich jak uzyskanie pewnego poziomu zdolności lub kombinacji umiejętności. Czyli tak to będzie też działało. Okej, okay. Dobra, mam jeden punkt. No to oczywiście drugą szansę chcę. Zobaczymy, czy będzie coś się więcej dodawało. Na razie tą drugą szansę chcę na pewno, bo to się może niejednokrotnie, myślę, przydać. Żeby raz na 3 minuty mieć takiego... taką właśnie opcję, żeby się wyratować. Czy mogę to jakieś ciało przeszukać? To jest dobre pytanie, bo już minęło, kurde, pół godziny, a ja nawet jeszcze do wioski nie dotarłem. Także masakracja. Okej, okay. Już z rondem, zobaczmy. Niekoniecznie tak chciałem zrobić, ale już się zaliczyło, to trudno. Okej. Okay. O, maska magicznej potęgi. A, to jest dla taumaturga, czyli... krótko mówiąc, nie dla mnie, to jest też dla Lady Katariny. Dobra. Not enough space. A, już mi się miejsce skończyło, kurde. Ajajaj. Czyli... ile mam miejsca? 4? Naprawdę? Tylko 4? Aż dziwne. A nie, mam 50, tylko to jest 50 na wszystko. Tu mi jeszcze naleciało. Stary plecak przemysłowy. To jest dla właśnie mistycznego mechanika. Nic więcej. No to jest ten problem właśnie, jak chce się zbierać większość rzeczy. Szybko się ekwipunek zapełnia, ale mam nadzieję, że za chwilę dojdziemy do wioski i będę mógł posprzedawać parę niepotrzebnych mi rzeczy. Ciało.
Kusałka. Spójrzmy, obrażenia od zimna. Okej, spoko. No, tu się już spina kolejna. Poszła. Stop right there. Easy, lad. We're friends here. They all say that, but I won't let in any dangerous fiends on my watch. No, sir. How dare you? I'm going to tear you apart, and then I'll teach you some manners. No, I didn't mean you, my lady. The undead nobility of Borgova are always welcome to haunt here, but you, with the Van Helsing hat, we don't like your sort here, with your weapons and bad manners. I am a monster hunter. Of course you are, or you are just a troublemaker. Oh, you don't have to worry about my servant. I keep him on a short leash. Katarina. Thank you, my lady. You can pass, and your manservant too. We'll talk about this later. Fine. Don't even thank me. No w sumie tutaj trochę ma Katarina racji, bo gdyby nie ona, to byśmy tu nie weszli. I'm freezing. I hate my job. The gate is open. What are you waiting for? What's the hold up? I said that you can enter the village. Move along. You're slowing down the line. Be a guard, they said. Dobra, the nie. Wchodzimy, Markowna. Bo kurde, mógłbym takich chyba w kółko przesłuchiwać, ale chyba nie warto. Za każdym razem. Mapa. Aby przywołać mapę okolicy, naciśnij krzyżaka w dół. Mapa ułatwia znalezienie drogi na rozległych poziomach. Okej, okay, musiałem tak mocno wcisnąć. Dobra, już widzę kupca, no to tam idziemy od razu. Dobra, też mini mapę na górze. Jak mógłbym sobie przesunąć gdzieś niżej, ale... Dobra. Tutaj. Dragan. Okej, okay, na szczęście nie ten. Nie robi problemów. Kupcy. Przedmioty można sprzedać kupcom. Naciśnij A, aby sprzedać własne przedmioty. Trafią do ekwipunku kupca. Okej, okay, trochę mi się coś przetegowało. Że trucizny i tak dalej. A, czekaj, to jest kupienie. Nie, 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 nie chcę kupować. Ja chcę sprzedać wszystko. Dobra, mam. Dobra, to mam ogólnie, więc tego nie muszę pakować pojedynczo w każdą sztukę, w każdą rzecz, więc mogę to sprzedać. To mam na wyposażeniu. Więc to sprzedaję. Czy sprzedałem te pistolety właśnie? Czy ja sprzedam tego pistoleta? Tutaj. Ja, chyba właśnie sprzedałem pistolet. Dobra, to kupię sobie tego samego, ale tego gorszego. Bo nie uśmiecha mi się płacić prawie 900 za byle jaki gnat. Czyli muszę też uważać, kurde, co zaznaczam, żeby właśnie nie sprzedać czegoś, co już mam wyposażone. Dobra, out. Czy to byłoby coś lepszego? Nie, no to lecimy po kolei. Tutaj te gorsze buciki. O. To tutaj, to jest lepsze, czyli sprzedajemy to. Tylko jedno. No i to, ta esencja zmienności, nie wiem dalej o co z tym chodzi, ale może się w końcu przekonam. No i to tyle. Broń chyba też sprzedałem, której używałem. No, chyba tak. Długi miecz. Dobra, nie potrzebuję tej trucizny, więc mogę sobie wziąć zwykły. Dobra, nie tu. Ekwipunek. Wyposaż. Jezu, ale zajebista jest ta muzyka, naprawdę. Okej, okay, to wszystko wyposażone. Tutaj jeszcze to zakładamy. Tu jest okej. Okay. Dobra. Teraz jeszcze go raz. Teraz sprzedaję, ale u Katariny. To wyposażone, więc sprzedajemy to.
No i to tyle. Dobra. W sklepie co tam? Aha, dobra, jest ogólnie sklep i po prostu jest tylko wymiana między Katariną albo Van Helsingiem. Dobra, co my tu mamy teraz dalej? Umiejętności nie wydam, a tutaj też nie. Dziennik. Znajdź wioskę, porozmawiaj z kapitanem straży. Okej. Okay. Pogadamy. On jest chyba tam, gdzie jest ten pytajnik. Tak. Just resting. Aha, tak, na pewno. Boy, stop bothering me. Dobra, pogadamy z kapitanem, myślę, w kolejnym odcinku. Chociaż w sumie możemy pogadać z nim na koniec tego odcinka. Zobaczymy, kiedy będzie chciał. Kapitan Ilia. Welcome, stranger, my lady. And a good day to you. We must get to Borgova. The bridge has collapsed. Then you need to talk to the village mayor, who knows the pathway through the forest. And where do I find him? He went out to investigate a wagon that got lost on the forest road with some valuables. He hasn't returned yet. It's never that easy, my dear Van Helsing. No, to nigdy nie jest tak... nigdy nic nie jest aż tak proste. Dobra, wykonano. No i pyk, mamy level. To mi się podoba. Co on taki boost do zręczności? 3 punkty z czegoś dostałem, nawet nie wiem z czego. Dobra. 2 tu i 1 w szczęście. Tak mi się będę szedł. Dobra. Czy tylko ja dostałem level, czy Katarina też? Dobra, jeszcze zanim pójdę do Katariny, to najpierw tutaj 2 punkciki i 1 punkcik tutaj. Co to jest ten pasek, co mi tak rośnie po boku? To jest dobre pytanie. Dobra, w sumie, jako iż... Tego się nie mogę dłużyć, nie? No raczej nie. A ty właśnie o tym zapomniałem totalnie, kurde, w ogóle tego walce nie wykorzystałem. Ani razu. Okej, rozjuszenie, dajmy to pod... Aha, nie, to jest aura, to nie jest umiejętność. Dobra. Aura 1. Spoko. Sztuczki bym jeszcze sprawdził. Mamy tylko te 2, ewentualnie tą obronę, ale to nic więcej. Okej. No tak, no tego nie muszę przypisywać, bo to nie jest aktywne. Ale tutaj zobaczyć jeszcze na przykład to. Co jest to na górze? Sieć elektryczna. Błyskawice trafiają do 2 dodatkowe cele. Cele są sparaliżowane na 2 sekundy, albo... Znaczy i 10% szans na zabicie trafionego celu z miejsca, nie działa na arcy wrogów. Okej, okay, czekaj, jak to mogę... tegnąć? A, niech to będzie... Ej, czemu mam pod B, kurde, ten też strzał? Kurde... Gdzie jest to... duplikowanie Katariny? To jest to, aura równowagi... Nie. To jest tu i to pod B, proszę. Połącz pod B. Dziękuję. Dobra, tutaj też 3 punkty, to jest Katarina, tak. Więc tutaj 1 w zręczność, 1 w kondycję, 1 w szczęście. Tutaj też mam 2 punkty umiejętności, więc... Umiejętności ogólne. Ciekawe, wydaje mi się, że już jej dawałem jakieś umiejętności. Dziwne. Dobra, obecność tworzy w okolicy duchową mgiełkę, która odbija część ataków. Spoko. I duchowy dotyk w walce sparaliżowanie strefy, przynajmniej czasami. 4% na sparaliżowanie przeciwnika atakiem Katariny. Spoko. Co jest dalej? Śmiertelny pocałunek. O, no kurde! Mówiłem. Że będzie opcja, żeby nie leczyła. Super. Dobra. Sołtys nie wrócił do wioski, pewnie jest gdzieś w lesie. Znajdź Sołtysa. Tam jakieś 2... Nie wiem, jakieś chyba esencje mi wpadną za to? Tak myślę. Zobaczymy. Reputacja nie wskoczyła. Dobra, to jest tyle. Czy jeszcze masz, kapitanie, coś więcej do powiedzenia? Everything is in order. Move along, please. Okej, okay, raczej nie, bo wtedy by to nie było jakoś poruszone. Tablica ogłoszeń. The mayor has ordered a curfew. The monsters have been trying to sneak into the village during the night. You know,
This brings back some great childhood memories. Adventuring party needs a healer. What is this? I haven't a clue. Kurde, to chyba jakieś nawiązanie właśnie do Diablo albo Drakenzanga, czy innych typu gierek, że ej, potrzebujemy healera, chodźcie, pomysł. Coś ten deseń. Enjoy the bathhouses of the Elizabeth Bathory Rejuvenation Palace. I don't think so. Which reminds me that you never rest. It will take its toll. Heed my words. A hat, a leather coat, and a whip for sale. Good condition, slightly worn. I already have a hat. Still, a whip could have been useful at the bridge. No, jak Indiana Jones byśmy przeskoczyli wtedy, nie? A girl and a boy lost in the woods. Hansel and... I think your father already covered that one ages ago. Nawiązaj do Jasia i Małgosi, niezłe. Reward! Stolen magic ring. Coming from a set of 20, this one is the most powerful. Leave it. I don't care about lost trinkets. O Jezu, zajebiste. Nawiązanie do Władcy Pierścieni, do Pierścienia Władzy. Enjoy the bathhouses of the Elizabeth Bathory Rejuvenation. Jezu, ale genialne to było teraz. Which reminds me that you never rest. It will take its toll. Jakie to zajebiste było. Dwugłowa krowa, okej. Okay. Czy ja chcę wiedzieć, jak ona się, kurde, tak zdegowała? Kufer. To twój kufer. Możesz tu zmagazynować przedmioty, których nie używasz, ale nie chcesz też sprzedać. Okej, okay, 400 miejsca. Nie, szczerze... W Sacred wiem, że była też taka opcja. Nie ukrywam, czasem z niej korzystałem, ale ogólnie jestem zdania, że nie warto magazynować rzeczy, których się faktycznie nie chce używać. Mogą mieć jakieś fajne buffy, ale niestety w wielu grach tego typu nie da się tych buffów przenosić między rzeczami. Znaczy między rzeczami, między właśnie... Że no tak, no między rzeczami. Znaczy, nie mogę na przykład zajebistego buffa, który daje mi lifesteal na jednej broni, wymienić broni i do tej samej broni, do tej broni, którą właśnie wziąłem, nie mogę przenieść tamtego buffa. Niestety. Często to tak nie działa, co mnie często dość boli. Dobra, tu jeszcze, zanim zakończę odcinek, pogadajmy jeszcze z tym pastorem, zdaje się. Grigori starszy. A proper hunter, at last. And suddenly someone appreciates me. Bah! They all forgot that monsters are dangerous. That's what peace does to you. Is there anyone who can tell me more about Borgova? Talk to the alchemist, if you can. But the Romany travelers put a curse on him, so he can't speak anymore. Oh, they love curses. It's nice to see that they are sticking to tradition. Katerina, please. How can I help that poor man? Go to the Romany tribe and ask them to remove the curse. Okej, mam chyba poboczniaka. This forest is my temple. Okej, porozmawiaj z Romami. O kurde, ty, co to jest za jakiś ten? Widzisz taka łapa na minimapie? Markowna rynek. Inkaustowa brama. A, fast travel. Spoko, spoko. Czekaj, czy będę musiał za to płacić, jeśli będę musiał teleportować między lokacjami, czy będzie to darmowe? Zobaczymy. Rechoczący las. Dobra. To tyle. Patrz, jest wilkołak chyba tam na górze. Dobra, ode mnie to będzie tyle w tym materiale. W kolejnym trochę się rozejrzymy po tym lesie. O, już tutaj też jest kolejny wilkołaczek na po lewej. Ale co, zobaczymy, jak mi pójdzie walka z tymi już potworkami. Ode mnie póki to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. Cześć!